pamiętam, kiedy byłem małym chłopcem i zacząłem odkrywać, że jestem gejem, wydawało mi się, że jestem jedyny na świecie. Nie znałem nikogo, a wychowywałem się w małym miasteczku na południu Polski, w Bieszczadach i nie marzyłem nawet, że w mojej miejscowości może być ktokolwiek inny taki jak ja. Pamiętam, kiedy moja mama dowiedziała się, że jestem gejem, to powiedziała, że na pewno umrę na AIDS, a na starość będę samotny. Dla niej to był koniec świata. Ona marzyła o wnukach, o tym, że będę miał rodzinę, że będę miał żonę. Dla niej tak jakby świat się zawalił. Ale dużo rozmawialiśmy i moja mama starała się to zrozumieć. I chyba dzisiaj zrozumiała, bo żyjemy jak rodzina i wie, że moja rodzina złożona z mojego partnera i ze mnie to też rodzina i też miłość i też szacunek dla siebie i wcale nie gorsza od tej rodziny, w której się wychowywałem i wcale nie gorsza od innych rodzin złożonych z mam i tat. Taka sama. Dzisiaj jestem w parlamencie i powiem wam że szczerze, że nigdy, nigdy, nigdy nie marzyłem o tym, że będę mógł być sobą i że moja orientacja seksualna nie będzie miała żadnego znaczenia. Stereotypy i uprzedzenia są zbyt mocne. Dlatego wychodźcie z szafy, gdziekolwiek jesteście. Pokazujcie się, mówcie o tym, rozmawiajcie. Bo jak nas zobaczą, to zrozumieją, że jesteśmy ich braćmi, siostrami, matkami, sprzedawczyniami w sklepie, nauczycielami, kierownikami, dyrektorkami, że jesteśmy wszędzie i każdego dnia nas spotykacie, kupujecie od nas bułki, rozmawiacie z nami. Warto być sobą, a wtedy na pewno będzie lepiej. Będzie lepiej. Wtorek, godzina 22, tylko w MTV.